Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was w środę, dzień Merkurego, czyli czas inspiracji, motywacji i komunikacji. Dzisiaj spotykamy się w takiej formie. Obiecałam Wam, że w miarę możliwości będę nagrywać filmiki, tak abyśmy się widzieli, ale nie zawsze jest to możliwe. Dzisiaj takie piękne słońce, mimo pory deszczowej i dlatego spotykamy się na zewnątrz. Kochani, dzisiejszy dzień jest bardzo wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj mamy Samhain, czyli Halloween. Ten moment, który najbardziej dzisiaj chciałabym odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie, które uważam za bardzo ważne. Co zrobić, gdy Ty rozwijasz się duchowo, gdy idziesz do przodu, a Twój partner lub partnerka zostają w tyle, nie nadążają. Kitty, koniec. Będę Was musiała zamykać, jak nagrywamy cokolwiek. Czasami mamy takie wrażenie, że nasz partner i partnerka rozwijają się wolniej niż my. Oni rozwijają się według swojego własnego rytmu. To może być inny rytm niż Twój. W tym momencie zaczyna padać deszcz i wygląda na to, że będziemy musieli przejść do środka. Każdy z nas ma swój własny, niepowtarzalny rytm rozwoju. Spotykamy się razem w jakimś momencie naszego życia, ponieważ siła wyższa uważa, że mamy czegoś nauczyć się wzajemnie. Często ta druga osoba jest naszym lustrzanym odbiciem. Tego, czego nie chcemy widzieć w nas, widzimy w tej osobie. Co jednak zrobić w takiej sytuacji, gdy masz wrażenie, że ta osoba cię blokuje i hamuje i że chcesz się z nią rozstać, bo każdy dzień zaczyna być męczarnią? Jeżeli Ty się rozwijasz, jeżeli Ty wypełniasz światłem wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, prędzej czy później to światło rozświetli mrok. Czyli również Twój partner lub partnerka przyjmie to światło i będzie to dla niej niesamowitą pomocą w jej własnym rozwoju. Czyli nigdy nie rezygnuj, idź tak długo, wysyłaj tej osobie światło, proś siły wyższe o to, by ta osoba również się rozwijała, by mogła iść dalej i dalej. A zobaczysz, co się stanie. Często jest tak, gdy myślimy, a mój partner i partner.